Witaj, rzemyszki, z tej strony Trajol w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na lokacji nowym Vexinum. Jako uśmiechnięta Polska. No zobaczcie, jak się nasz złoty chłopiec uśmiecha. Więc w ostatnim odcinku właśnie nasz złoty chłopiec został przywódcą Polski i... Tak, jest problem, że jest błąd kodu i pozwoliło nam, żeby dostać to. Jakby co, to jest to samo co tutaj, tylko że dla tego gościa. Więc oczywiście wybieramy w nowy wiek. I tak, tutaj już możemy sobie włączyć, bo to nam nie daje. I tak, ten mod crashuje, więc to co było pomiędzy ostatnimi odcinkami, to... to był crash, więc dlatego tak tutaj... tutaj po prostu się wszystko powłączało i muszę poustawiać. Ale okej, idziemy dalej. I spojrzałem się, co się stało w Syrii i... Syria właśnie przegrała z Izraelem I tutaj cały Izrael przejął ten teren. O, to jest takie śmieszne i smutne. No wiecie, bo Izraela to tutaj strasznie napakowali, jeżeli chodzi o armię. I tak naprawdę to jest taka wielka, wielka siła, która wszystko pcha do przodu i się nie da go pokonać, jeżeli się nie ma dobrej armii samemu. Okej, więc bierzemy sobie kolejnego generała, Mieczysława Bienieka. Większość ich nie kojarzy, co to jest Gagor, Tomaszycki, nie kojarzy. Więc tak, mamy problem, ponieważ nie jesteśmy tak zjednoczeni i niektórzy się wkurzyli na nas. Więc mamy rząd w kryzysie. Szukałem, gdzie to jest, ale kompletnie nie mogę znaleźć, to, gdzie to jest. Więc będziemy musieli to sobie zdjąć, tę ideę. Więc po pierwsze możemy czystki w partii zrobić. Tak, bo uśmiechnięta Polska musi być uśmiechnięta. Kto się nie uśmiecha, ten wypadł z partii. A my tutaj dalej będziemy wojsko robić. Więc teraz, gdy to robimy, oczywiście sobie trochę przyjrzałem, jak to wygląda z tym. I wydaje mi się, że to będzie coś w stylu, że albo się zgodzą na jednoczenie, albo się nie zgodzą. Na pewno sobie sprawdzałem... Tutaj to jest ogólnie Trójmorze. Więc po prostu na samym końcu możemy stworzyć Trójmorze. Myślę, że jakbyśmy PiS robili, to byśmy to poszli. A tak to... Tak, tutaj czystki w partii. A tak to my chyba pójdziemy po prostu sobie w tą piękną ścieżkę związaną z jednoczeniem tutaj. Więc... Na razie musimy zobaczyć z tymi odbudową partii. Tutaj mamy pewne decyzje, więc... Co to jest? No, takie... tak naprawdę dwa wybory, które nie mają znaczenia. Więc będziemy coś tam ciągnąć. Tutaj sobie próbmy. I co? W międzyczasie będziemy oczywiście próbowali tutaj zobaczyć. Więc tak, współpraca z Olechowskim to powinno nam trochę punktów dodać. Więc tak, tak naprawdę odbudujemy partię od zera, ponieważ cała się rozpadła. Trochę dziwne, ponieważ myślałem, że wpływy niemieckie trochę tutaj sprawią, że jednak się nie rozpadnie. Tak dużo tutaj będę mówić o jakichś memach. Więc na razie sobie weźmiemy tych. I co tutaj jest? Tak naprawdę w sumie jak to zrobimy, to będziemy mogli już to wziąć. Więc... Czy usunąć już od razu wpływy? Znaczy się kryzys? Nie jest aż takie złe. Tutaj dostanie kolejne 5000, to jest nawet fajne. Resell speed? Teraz może usuńmy to. Już niech będzie usunięte. Tutaj się nas nie obchodzi zbytnio. Oni. Tutaj czasami po prostu tak randomowo się pojawiają tutaj i w sumie się zastanawiam, że to jest takie coś, że zawsze faszyści się pojawiają i takie... Why?
Faszystami chyba ONR tutaj jest, więc... Więc tak tutaj bywa. Mamy oczywiście regenta nadal. To jest najlepsze, że nie znaleźli innego. Mamy tutaj jakiś... tego gościa, kolejny, totalnie nie kojarzę, ale... O Jezu, mieliśmy tam Rydzyka. Zapewne to była jedna z tych niedemokratycznych partii. Ale nie powiem, to byłoby śmieszne. Wziąć Rydzyka. Zapewne jakieś Królestwo Boskie, czy coś takiego by się pojawiło. Okej, weźmy sobie tutaj, jeżeli nic innego nie ma. A tamto, zapomniałem, że tamto to się robi, co? Mężczyźnie mniej pojawia się, dlatego się nie pojawiło. Okej, i co tutaj mamy ciekawego? W głównej mierze chyba powinniśmy porobić sobie te rzeczy. Tutaj też są jakieś fajne badania. To wszystko. Tutaj strasznie dużo siły politycznej idzie, więc na razie nie wiem, na co wydawać ją. Okej, poróbmy sobie trochę drugi. A tutaj możemy sobie wziąć do tych. Już niedługo to się zrobi, więc to, co możemy zrobić, to zacząć sobie te ulepszać. Co możemy ulepszyć, ale wydaje mi się, że... A nie, mamy. Ha, mamy, przynajmniej to nie zostało zmienione. Więc tak, tutaj byśmy sobie wzięli ten najnowszy. To jest main battle tank, a my chcemy IFA i chcemy jakiś preset. Mamy jakiś preset, czego nie mamy. Mamy w głównej mierze, nie mamy w głównej mierze dużo rzeczy. No. Możemy sobie wziąć tego gościa, ale nie mamy naprawdę. Naprawdę będziemy trochę sobie musieli porobić. Na razie robimy sobie te z lat 60, więc trochę stare, nie powiem. Ale innych nie możemy. Okej, trochę siły politycznej zawsze fajnie wziąć. Więc możemy wykorzystać w sumie na to, dlatego że chyba odbudowanie partii to już... Mamy 75, czy coś musimy mieć 100? Tutaj 70... 70... Musimy po prostu popatrzeć, ile razy jeszcze razy to kliknąć. Chyba wydaje mi się, że musimy poklikać, bo musimy mieć setkę, tutaj dalej nie ciągnie. Okej, działająca biurokracja. Więc jeszcze 5 razy, więc... To jest po piątkę idzie. Okej, spłaćmy sobie tutaj trochę długu. I reszta to chyba już na to pójdzie. Okej. Nasza armia powoli się powiększa. Udaje mi się, że nie możemy zbytnio budować czegoś innego, dlatego budujemy dokładnie to. Na Marines możemy sobie porobić. I... Co tutaj? Ciężarówki coś? To jest na aluminium? Nie. Ja się zastanawiam, o co dokładnie chodziło w tym, żeby tam porobić, bo chcę zrobić sobie ten preset, ale ten preset tam pokazuje, jakby wszystkiego nie było, że musimy coś jeszcze porobić. Okej. Wiecie co? Karabiny. Możemy sobie dać producenta. Jeszcze możemy sobie to wziąć? Myślę, że to jeszcze jest ze starszej wersji, ale mamy to i to, to nie powiem, dosyć te karabiny sobie podboostujemy. Okej. No te karabiny wydają się być w przyszłości dosyć potężną bronią. Okej, widzę, że niektóre kraje wychodzą z Unii. Nie wiem, które kraje mają content, a które nie, bo to jest jakieś 20 krajów, które dostało content. Więc trudno mi było się zorientować dokładnie listę. Okej, co tutaj mamy? Wziąć ten Air Force.
Air Force One i się włączyć to po znowu. O, ma się, Turcja poszła do wojny. Zgaduję, że dodali do wojny Iraku. Że tak się długo trzymali, to też jest ciekawe. Wziąć. No, chyba nie. Możemy jeszcze wziąć te. Nigdy nie pamiętam, bo tutaj trzeba mieć jakąś tam doktrynkę, żeby mieć wybór, ale nigdy. Po prostu nigdy nie mogę to kojarzyć. Dobra. W takim razie. Tak, problemy socjalne są ważnym problemem i dzięki temu dostajemy plus 5000. Jej. O, właśnie, teraz jakieś decyzje. Nie, dlatego nie cierpię, jak tak spami. Jak jesteśmy w jakichś takich dużych frakcjach, to wszyscy nas zapraszają, nie wiem po co. Okej. I co to będzie? Tutaj w głównej mierze musimy to zrobić. A to są dwie decyzje. Okej, 5000 manpowera, to zawsze jest dobrze. Okej. Etiopia chce pożyczek. No dobra, jak chcecie. Okej, więc mamy amerykański Irak, czy oni mają własne drzewko? Nie, nie mają. Okej. Tutaj Turcy mają. Jest chyba drzewko z tego? Nie, to wygląda jakby po co by było. Więc mają teraz partię chyba islamską. Tak, fundamentaliści. Dalej, ile jeszcze zostało krajów w NATO? Niewiele, plus jeszcze Niemcy nie są w NATO. To mi się nigdy nie podoba. Okej. Okay. Ciągnijmy dalej. To. Okay. To jest najlepsze, nagrywam. 23. Pies i tak będzie szczekać. Ja nie cierpię. Pies i zawsze musi jakoś szczekać na, na moim nagraniu. Okej. Okay. Więc tak, prawa gejów to prawa człowieka. Tak, zapewne już kiedyś obraziłem to, że zastopowałem przed powiedzeniem prawa człowieka. Czy coś jeszcze? Musimy wreszcie tą reformę zrobić. Musimy wreszcie tą reformę dokończyć, ponieważ ona jest dla nas znakomita, ale ja po prostu nie mogę. Okej. Okay. W tym samym momencie mogę zrobić reformę. Okej. Okay. Okay. Dobra, silnik lepszy. Przydałoby się jakiś research slot, dlatego że mamy. Tak naprawdę jakby jeden lub dwa, to dwa dodatkowe, czyli pięć, to byłoby naprawdę dla nas znakomite. A tak to. Na razie nie. Aha, czyli najpierw prawa gejów, później słuchamy feministek. Jest pewna kolejność. Co to nam da? Więcej będziemy mieć świeku tym. Okej, wygląda na to, że w miarę nam pomoże. Okej, tutaj już nie musimy wziąć. Znaczy się wziąć, brać tego. Więc chyba na razie będziemy zbierać. Wydaje mi się, że na razie to sobie porobimy tak, żebyśmy nie musieli aż tak bardzo tutaj wybierać. Bo chcemy najpierw sobie pozdobywać jakichś dobrych gości, a tutaj mamy strasznie dużo do zrobienia, więc. Ja sobie na razie po prostu powyłączam to. To bardzo chętnie bym zrobił, dlatego że to co roku jest to dobra rzecz, żeby zdobyć. Okej, tutaj już nic nie ma. I też nic nie jest związane z tym. No i chyba wszystko mamy. Więc teraz musimy zbierać wreszcie siłę polityczną. Jakieś rzeczy, które nam się przydadzą. Okej, nie mamy już kryzysu. I co tutaj jest? Tutaj możemy sobie to już zrobić. I coś tam ciągle się dzieje w Japonii. Nawet nie wiem co powiedzieć. Naprawdę strasznie dużo tutaj jest
tych super eventów i trudno jest określić, co się dokładnie dzieje. Dobra, niedługo pozbędziemy się tego długu oraz przez te feministki zwiększa nam się na tyle manpower, że naprawdę będziemy mogli mieć dosyć dobry, dobrą armię z tego. Okej, więc ostatnie, że nowy ludzie w partii będzie się nazywało Nowa Partia Odnowy. Okej. Okej, jak to wygląda z tym? No, musimy się trochę pozbyć tego. Szukam tego. Może to jest po prostu... O, tutaj jest. Nowi ludzie w partii. O, jest pewna zmiana. Okej, tutaj możemy sobie spłacać dług. Ten dług nie jest aż taki męczący. To naprawdę jest prawie nic. Ale zobaczcie, fabryki dopiero nam się robią, więc musimy coś robić z tym. Okej, więc udało nam się zreformować całą partię. Jej. I tak, tutaj mamy małe drzewko z tym. Patrzę, co to jest dokładnie. Tutaj jest dużo jakichś takich rzeczy naprawdę, które nam dodadzą. Co to jest? O, jest reset slot. To, co mówiłem, że chciałem. Dobra, ale myślę, że to na razie nie będziemy robić. Oczywiście wpłyniemy co pod Kitroiczu. I wreszcie dołączymy do Unii Europejskiej, bo to jest... A nie, jesteśmy... Zapomniałem, że to dostaliśmy. Dobrze, że dostaliśmy to. Że się zgodziłem na to. Okej. Ta muzyka jeszcze. To jest ta samba, którą dodali. To jest muzyka z gry. Okej, mamy te punkty. Naprawdę nie wiem, jak to działa. Co to jest? Paragwaj ma wojnę domową. Interesujące. Co to jest? A, Kurdystan, tak. Bo to przecież Kurdystan. Więc tak, przyszłość polskiej dyplomacji. Co my zrobimy? No, zrobimy pewne zmiany. Nie wiem, czy w tym odcinku mi się uda dojść do jakichś większych zmian w tym. Na pewno to trochę potrwa. O, Gruzja jest czerwona. Znaczy się taka różowiutka. Pozbądźmy się trochę długu. No, usunąłem większość tych decyzji, ale i tak wygląda na to, że trochę potrwa, zanim to się zrobi. Na razie w Europie wygląda na to, że nic takiego strasznego się nie wydarzyło, że nie było większych zmian. Jeszcze popatrzę sobie na inne państwa, czy coś się zmieniło takiego większego, ale nie wydaje mi się. Ale czyżbyśmy znowu, tak, chyba mamy znowu brak tych badań. Mamy statki, ale statki to jest rzecz, którą możemy zrobić na samym końcu dosłownie. Dobra, zobaczmy, czy wreszcie możemy ten karabin sobie trochę ulepszyć. Okej. I pytanie jest takie, czy już możemy z tym zrobić preset? Nie. Heavy Machine Gun, Automatic Cannon, Prof Automatic Cannon, Petroleum. A nie, to nawet się nam nie uda, bo to są rzeczy z podstawki. Więc rzeczy z podstawki to wiadomo, że nie dostaniemy. Będę sam musiał zrobić design, ale to trochę nas będzie kosztowało. Nie. Możemy w ogóle wszystko ulepszać? Nie, możemy tylko część rzeczy ulepszać. Czego część to jest karabin. To chyba tylko był karabin. Zawsze możemy dodać tutaj twórców, więc w pewnym czasie dodamy ich. Ale na razie zobaczmy, co to jest. Tak sobie weźmy tych. Okej, socjaldemokraci trochę zwiększą. Więc
właśnie zdystansujmy się od NATO. Zawsze mnie śmieszyło to, że ten czarny tam był. To takie, kurde, dlaczego wybrali czarnego? Wszyscy mają ten event. Najlepsze to było, jak się jeszcze poszło narodowcami. O, to wtedy jeszcze najśmieszniejsze było. Okej, okay, więc tak, wychodzimy z NATO. Mówimy nie dla NATO. Radek Sikorski powiedział nie. I jest po prostu nie. Okej, okay, co tutaj mamy? Będziemy jeszcze na tych poczekać. Ale z tego, co widzę, już powoli nam... powoli będziemy mogli już wybierać jakieś doktrynki, bo już na to jest zbierane. Na to. Na pewno... Czy możemy wziąć coś dobrego? Nie, może weźmy sobie gościa. Mam tego, ale ten nie jest jakiś taki mega ważny. Infantry weźmy. Okej, przyszłość relacji. To jest najlepsze, że to nie my dostajemy, tylko USA. Tak. Tak. Więc tak. Polska jako pierwsza. Poland first. Tak jest America first, to jest Poland. Takie przez ty. Poland. I teraz sobie wreszcie zdobędźmy może lepszy. To. Nie, mamy to. Co tutaj jest? Mamy 125, więc... Mamy piercing. No to jest dosyć dobry kodwa economics. Tutaj dwójkę możemy. Passengers. To chyba tak. No to modern weźmiemy sobie. I co tutaj mamy? Active protection system. Auto targeting. Auto-targeting mi się podoba. I czy tutaj mam jakiś lepszy? Nie, chyba zostaniemy przy tym. Nie wiem, czy armor zwiększać. Myślę, że jest wystarczająco. Ale ten jest dobry. Hardness, ale za to dobra, weźmiemy sobie 36. O, akurat, ale nie, bo jeszcze a nie, 25. Okej, okay. Teraz weźmiemy sobie to i mamy strasznie dużo do ulepszenia. Oj, jakes. Dobra, ale za to mamy już 15 fabryk, dobra. Nasz plan związany z tym, żeby stać się potęgą cywilniaczkową, się udaje powoli. Na pewno potrzebujemy trochę więcej cywilniaczków, więc trochę porobimy i sobie... Czego możemy u sąsiadów budować, to już nie wiem. Sobie trochę poróbmy infrastruktury. Po czym zaczniemy potężną budowę naszej potężnej zbrojeniówki. Okej, okay. Has completed Volna Ele... What the? Czym jest Volna Ele... Volna... Naprawdę? Ja myślałem, że możemy zrealizować to, a okazuje się, że nie. Musimy zrobić jakąś wolną elekcję. Wiecie co? Ten złoty chłopiec chce zjednoczyć Unię Europejską, więc to zrobimy. Tak. A jak to zrobimy? Dowiecie się w kolejnych odcinkach. Więc widzimy się w... Ta muzyka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!